Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet Gladiator HD. Boże, HD. Chciałem przed chwilą powiedzieć, o Boże. Ajajajajaj, ale dawno z tym setupem nie siedziałem. Brakowało mi tego. Ale tak, dwie ważne wiadomości. Pierwsza taka, nie było Let's Playa żadnego przez tydzień zeszły, ponieważ złapał mnie leń. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Bo nie wiem, po prostu mnie tak nagle złapał leń, nie wiem czemu, tak o sobie leń pomyślał, a złapię tego piksela, no i mnie złapał. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, albo nie wiem, zrozumiecie, bo w końcu robię już trochę te filmiki codziennie i sądzę, że chyba taki lekki, chwilowy, tygodniowy odpoczynek mi się należał, chyba. Wiesz, nie, chociaż pewnie znajdą się takie osoby, które stwierdzą, że nie, ale dobra. I druga ważna wiadomość, ten odcinek widzicie prawdopodobnie o 15, jak nie o 16.30, nie, pfu, o 15, jak nie o 15.30, ponieważ przez cały ten tydzień będą wlatywały dwa odcinki pod rząd poza środą. Tam będzie tylko jeden, czyli SA2, tylko jeden odcinek, bo bądź co bądź tłumaczenie. To trochę zajmuje. I tak, jeden odcinek po prostu będziecie mieli o 15, drugi będziecie mieli o 16. Tak, o 16, dobra. Ale, dobra. Dół, góra, świetnie, znowu słyszę tylko na jedną słuchawkę. Zarąbiście. Ale nie chcę mi się z tym chrzanić. Już weźmy tak z tym po prostu. No i załadujemy stan gry. Nie wiem w ogóle, nie pamiętam na czym skończyliśmy. Ale no będzie fajnie, tyle powiem. Dobra, contestant. A to jest dziwne, tak słyszę to tylko na jedną słuchawkę. Może mi pozo? Nie. Ile? Może to nie jest troszkę profesjonalne, muszę się czasem z tymi kabelkami pobawić. Nie, dobra, przejdź. Dobra, co my tu mamy? Czy mam jakieś zadania do roboty w Battle Dome tutaj? Nie jestem pewien, ale... Czy nie, to mogę sprawdzić w menu? Jestem pewien. Dobra. Just do it. Nie mamy! Fajnie. No to teraz na kolejną planetę lecimy. Chwila. Jeszcze chwila, muszę tutaj posprawdzać parę rzeczy, więc jest tutaj coś do kupienia dla moich robotów. Tylko główki i jak to się nazywało? Malowanie. Farby im mogę kupić. Dobra. Skućmy. Robot się nadążyłem. Ojej. The Valix Belt. Tak? The Valix Belt. No to lecimy tam. Teoretycznie dzisiaj muszę nagrać 6 filmów. Nie, 5. Sorry, 5. 5 filmów muszę nagrać dzisiaj. To jest dzisiaj sobota, jak to nagram, muszę nagrać 5 filmów. Bo 2 na poniedziałek, 2 na czwartek. Today from the Valix asteroid belt, home of the legendary Gamma Energy Beam. This famous space beacon was purchased several years ago by Gleeman Vox. Now, instead of guiding ships through deadly asteroids, zostało to zbudowane przez Gleemana Voxa parę lat temu, z tego co zrozumiałem. Chociaż zapomniało mi się, żeby zwracać uwagę w ogóle na nich. Ale dobra, nikt tego i tak nie słucha. A nawet jeśli to przepraszam. Niech w komentarzu, bo to nie będę przewijał tego w ogóle. A, ja tu miniaturety mam. O, jest, jak już zapomniałem w ogóle, co w tej grze się robiło. Ojemy. Złe. Jak lamie. Teraz zginę chyba. O.
to, żem się załatwił. Rozumiem, że jak ktoś mówi, że ta sytuacja tego wymaga. Co jest w ogóle? To się chyba jakiś ktoś nie wyszedł. Tak jakby ten na marginesie, kiedy wreszcie dla nich będę mógł jakiś armor kupić, żeby nie aż tak szybko mnie tego wali, nie wiem. Tak swoją drogą, jeżeli słyszycie jakieś szumy, to z tego powodu, że mam i włączony wiatrak i otwarte na osie okna, ponieważ jest tu cholernie gorąco. Czuję, dobrze się, że tak wiecie, że jest strasznie gorąco teraz. Ja wcale nie jestem gimbem, haha! Znaczy tak... Teoretycznie wiekowo to jeszcze może się tak to przyjmować, ale no już tak... W papierach gimbem! Z tego się bardzo cieszę. No jakby szkołę zdałem, wszyscy się cieszą, bo pizza zdałem. Teraz przez 2 miesiące będzie nic nie robił, tylko nagrywał filmy. Może streamował. No sobie będzie chciałem streamować, ale nie jak ten internet. Co z nim będzie? To jest akurat... Sorry, to jest sprawa... O Jezus Mary. Ale to jest w ogóle sprawa... Nie ode mnie to leży. No wskocz tam! Ja się boję strasznie skakać tak na YOLO, że w sensie tak do przodu na te... na te... teraz pokażę na te linki. Link nie chce tak na YOLO skakać, bo na serio, z tą grą to ja tej grze nie ufam. A w każdym razie portowi HD nie ufam. W ogóle. Nie wiem, jakim cudem to mnie nie trafiło ani razu. Jakim cudem to mnie ani razu nie trafiło. Na nosek poproszę. Spanka tutaj strasznie wolno się wchodzi. Ja nie chcę ryzykować tego typu. Jak się okaże, że gdzieś spadł. Nie. No nie! Stąd się we mnie napada. Ja też mam uczucie. To już będzie koniec zadania. Tak mi się coś wydaje. Oczywiście. No serio. Zadania raczej wtedy, że nie dość, że są krótkie, co... Tak samo praktycznie mówię, dobra. Zniszcz wszystkich przeciwników. Oczywiście jest to bardzo łatwe, ale nie polecam tego zadania w ogóle na... na hard modzie. Znaczy nie na hard modzie, tylko na tym eksterminator. No, tak to wszystko. Na serio, ten challenge... Okej, jest. Ja już to tyle razy do tego podchodziłem, że już razy... Raz mi się udało. Wtedy miałem formatę. Moja frustracja była ogromna. Tak swoją drogą to nie chodzi o to, żeby wszystkich dosłownie przeciwników rozwalić, tylko tych takich OP, którzy... Te grupy przeciwników. O! Nie tych normalnych przeciwników, tylko całej grupki. I wracamy. Duragu. Duragu. Dół góra. Okej.
Okej. Okay. Everything is under control. Ale tak, chodziło mi o to, że grupy przeciwników to musimy niszczyć, a nie samych przeciwników. To jest trochę głupie, że nie wyjaśniają nam tego wprost. No tutaj widzimy na 12, no to... No to easy, załatwię 12 przeciwników i jest okej. Okay. A tu nie? Tak, nie ma tak dobrze. W tej grze musisz myśleć. Wiesz, tu jakoś przyspieszy, bo tak trochę nuda. No sobie, ten statek leci strasznie powolnie, jak na moje. W sumie to ogólnie tak... Patrząc na te wszystkie raczej te kanki, w których były jakiekolwiek pojazdy, to... Właściwie to wszystkie lecą wolno. Wszystkie poruszają się wolno. Jedno, co się nie poruszało wolno, to chyba... Tylko i wyłącznie statek w... Hoverbike? Czy jakoś tak się nazywało? W raczej kanku dwójce. To była jedna rzecz, która się wolno nie poruszała. Jeśli mam być szczery. To jest chyba kolejna? Nie. Czy ja tutaj mogę podładować mój statek? LOL! Ja nie wiedziałem, że ten statek da się uleczać. Ej, to ja na serio się tak męczyłem z tym, a tak naprawdę mogłem sobie po prostu tutaj podleczyć i się uleczyć. O mój Boże, jestem idiotą. Ale dobra. To nic się nie stało. Spokojnie. Dobrze. W ogóle za te manty strasznie dużo możecie dostać many. Śrubek. W sumie expa też. Więc polecam je też sobie niszczyć. Dobra. Rozwałka. Kurde, bele. Rozwałka jest. Czy jest ok? Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. No to lecimy znowu. Do kolejnej. Nie wiem w ogóle, dlaczego tutaj cele są dane. Chyba to jest... Coś ala, że... Który jest cel nas najbliżej? Wiesz co, sprawdzę aż. Tak, który cel jest nas najbliżej? Nie no, fajnie, fajnie. Przyznam. Może na serio chyba muszę wymienić sobie wreszcie te słuchawki. Są do głupska. Nie polecam moich słuchawek. Albo po prostu nie polecam podpinać sobie słuchawek od tyłu komputera. To strasznie psuje te słuchawki. W ogóle każde słuchawki chyba tak się bardzo psują. Jak kabel jest powyginany we wszystkie strony. Kable! Że w środku tego kabla są mniejsze kabelki. Że po prostu wyginają, pękają, etc. Więc najlepiej, żebyście podpinali od przodu kabelki. Taka moja rada po prostu. Albo mieli, nie wiem, jakiś przedłużacz czy coś. No, przedłużacz to nie jest aż taki duży wydatek, jak na przykład właśnie słuchawki. I to jest zawsze coś. Zawsze to, nie wiem, jakieś 45 takich najtańszych, no tak coś, no 45 zł macie dodatkowe praktycznie. Na przykład kiedyś nie wyobrażam sobie, że jest coś takiego jak przedłużacz, no i zawsze jak się jakoś te słuchawki psuły, to ja kupowałem zawsze nowe, ale jak się dowiedziałem w końcu, że jest coś takiego jak przedłużacz, to sobie właśnie nad tym myślałem, żeby sobie po prostu nie kupić jakichś nowych teraz słuchawek i je i po prostu mieć je nowe i żeby nie było żadnych problemów i dodatkowo jeszcze kupić przedłużacz. Okej. Okay. Teraz muszę ich obraniać, co będzie strasznie łatwe. Też mógłbym w sumie po prostu dać tutaj miniaturę i byłoby ok. Kiedyś stanąłem na tej barierze. I jakoś udało mi się gdzieś zgliczować. Nie pamiętam, gdzie to było, w jakiej misji i tak dalej, ale pamiętam, że takie zdarzenie miało miejsce. Z tym jest. A tam jakiś robot! Ja nie mogę, ej. Nie zauważyłem go. Aha, tak swoją drogą. A propos moich filmów z maratonu Sonic. To, że zostały one wysłane w 1080p, nie znaczy, że już zawsze, nie wiem, moje filmy będą właśnie w tej jakości. Wręcz przeciwnie, nie mam zamiaru już więcej robić z takim moim słabym internetem żadnych filmów w 1080p. W szczególności
takie półgodzinne, które, uwierzcie mi, zajmują 1,5 gigabajta, a mój internet sobie ledwie radzi z 500 soma, chyba to się powinno mówić, nie jestem pewien, megabajtami. Ale przynajmniej, no, przynajmniej wysłał te wszystkie odcinki z maratonu, mam nadzieję. Bo mam, jak mówiłem, nagrałem to w sobotę, czyli jeszcze 2 odcinki z maratonu mi zostały. Ale wy już się tym zajmijcie. Holy shit. Do it! GG. Teraz otwieram to. I mam na wszystkich wyrąbane... Ała. No sorry, tu jeszcze tak chamsko zginąć. A wystarczy tylko wejść do tego światła. Nie idź w stronę światła, broń cię, panie Boże. No i... niestety nie pykło. Czyli teraz kolejne zadanie, musimy przestawić te lustra. Dobra, dziękuję. Turnbolt at station. Aha, dobra. Czyli tamte jedno lustro musimy tak obrócić, żeby się patrzyło w ten cały, w tą wieżę taką bardzo dużą. Dobra, jest arbiter oczywiście. Żeby sobie go podekspić. Tak wiem, że powinienem to, expić Skorpiona, ale jakoś tak sądzę, że Arbiter bardziej mi będzie potrzebny. Znaczy Skorpion tak, no Skorpion robi niesamowite obrażenia, a Arbiterem też w sumie, ale po prostu Arbiter to przynajmniej mogę się odsunąć na bezpieczną odległość. Ale nadal muszę wam powiedzieć, że i tak wolę broń białą niż spluwy. A wreszcie gladiatorze tylko i wyłącznie korzystam tylko i wyłącznie z broni palnej, ponieważ no, to jest jedyne, z czym tutaj można wygrać. No niestety. Jakby była opcja, czy walczysz bronią białą, czy z pływami, to oczywiście spoko, jak na moje. Grałbym hardo. Taki Ratchet i Clank w średniowieczu. W sumie. Dobre by to było. Nie no, zaraz to co w ogóle nie pasuje, ale... Zaraz, Sly Cooper nie ma przecież żadnych spluw bodajże. Jestem pewien do końca, ale... Ale chyba tak jest, że on nie ma spluw. Chyba polubię Sly'a Coopera. Jeszcze nigdy w życiu nie... To znaczy, grałem w demówki na Wicie i... w sklep. To tyle, co grałem w Sly'a. Więc nie wiem, jak się te moje... rzeczy ze Sly'em potoczą. Grałem w Jacka i Daxtera, spodobało mi się. Sly'a, co grałem na bicie, też mi się spodobało, więc chyba okej będzie. Swoją drogą nie wiem, dlaczego to jest tu opcja powrotu w ogóle. Żadna misja tego nie wymaga. Nie wiem właściwie po co by ktoś miał się wracać. Dobra, idź tam go wylecz. Aha, ty nie idziesz go wylecz, to po prostu się leczy się na odległość. Swoją drogą, niezła rzecz. Aiming mod. Co daje aiming mod? Nie wiem właściwie. Increases auto targeting this mod uses advanced Super Scalar Prediction. Aha, czyli leci tam, gdzie ma iść przeciwnik. Czyli praktycznie oszukuje AI. Pyk. Dziękuję. Dobra, teraz tylko na notach. Dziękuję. Aha, nic nie zużył. Świetnie. Ja myślałem, że... Wiecie, ale już to ledwie żyję. Nie wiem czemu. Za dużo chyba Shadow the Hedgehog się nagrałem ostatnio, bo... Podczas tej mojej przerwy to głównie grałem Shadow the Hedgehog, tak się wam przyznam. I oczywiście... Te materiały z maratonu przygotowywałem, to też nie było zbyt łatwe.
Gatemet. Rex ammo. Darmowa ammo zawsze spoko. Coś tu jest jeszcze? Nie. Dobra. Co lecimy? Nie. Co? Nie zniszczy. Ej, na serio ani razu nie oberwałem? Czy mi się zdaje? Bo invulnerable. Czyli chyba nietykalny? Czy coś w tym stylu? Chyba tak. Dostałem złoty. Dostałem złoty meta i gravity bootsy dostałem. O Boże. Use the hovership to navigate the Valley Lighthouse Station before the timer is up. Spróbujmy. Wniosłem wyścig taki jak na hoverbike'u, tylko że tym razem w statku kosmicznym, który jest powolny. Strasznie powolny. Ale easy przynajmniej to jest. Serio nie mogę to w żaden sposób przyspieszyć. Za dużo Sonika się nagrałem. Teraz wszystko jest dla mnie takie wolne. A przyznam, że nawet też grałem w Unleashed trochę. Warhogiem. I tam też to było szybsze. Dobra, pyk. Pyk. Może tutaj jeszcze nie tylko nóż dostanę. Pyk, okej. Okay. Pewnie teraz chrzaniłem, bo pewnie jest jakiś skill point, że nie zatrzymuj się ani razu, czy coś w tym stylu. I teraz właśnie to zrąbałem. Pyk. Pyk. No nie. No przejść wszystkie za pierwszym razem. To będzie nazwa odcinka tego. Przejść wszystkie za pierwszym razem. Ojej, dobre. Twoja ziemia jest moją ziemią. Nie przeczytałem co miałem co zrobić, ale dobra. Nadal nie mam co chodzi. Ja muszę się dostać po prostu klasycznie z punktu A do punktu B. Nie wiedzę, zostaje nic lepszego na moją teorię. Dobra, wy mnie tutaj wspomóżcie. Ty tam nie wariuj, ten drugi. Dobra. Szczęść za mini turet, po prostu sobie damy ten. One są zbyt OP. Ja zaraz tu lecę na YOLO. I don't care. At this point. Pyk. Pyk. GG. Nie no, po prostu epickość. Już! Minuta 6. Myślałem, że to będzie coś w sekundach albo coś. No to chyba na kolejną planetę lecimy. No 14 minut. 14 minut. Nie, 20 w sumie. Ale Planet Torval jest dosyć krótką planetą, poza tym jeszcze mam 4. Więc to lecimy. Co nam pozostało? Będzie zabawnie przynajmniej. Oby. Jak nie będzie, nie przyjmuję reklamacji. Maybe that Lombax guy who smoked reactor, he was like,
Tak mniej więcej. No, tak mniej więcej coś takiego robię. Mniej więcej. Z tego, że chyba ani razu jeszcze to nie spróbowałem w ogóle uderzyć kogoś kluczem. Co tu mam fajnego? Nic. Spoko. Pyk, 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 dziękuję. Pyk, pyk. Oni już to aktywują wszystko. A ja ich tylko osłaniam. Okej. No to lecimy dalej, jak to sam robot przed chwilą powiedział. Do it, man! To będzie tutaj. Pyk. Dziękuję. No i teraz znowu. Koniec, sama sprawa. Że z drugiej strony. God damn it! Jeez. Gdzie jest kolejny? Chyba tam. Musimy się zdać. Zaraz! Tutaj. To jest takie... Pojawia się i znika. A! Nie! Jej. Szybko poszło to zadanie. No i teraz coś w stylu wyścigu, czyli musimy zniszczyć jakieś tam drony. No. Więc musimy je zniszczyć, żeby było fajnie. Co nie jest dosyć łatwe. Ale też do trudnych zadań nie należy. Najtrudniejsze jest chyba w tej misji po prostu je złapać. Ło, okej, okej. 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 Ten nadal nie ogarnia życia, leciał cały czas nie w tą stronę. O jeny. Jak mi przykro. Wszyscy, kurde, lecą w przeciwną stronę. Nie, ja lecę w to. To jest taki trochę hipster. Ale taki ja trochę. Proszę. Nie, dobre, dobre. Ten dron był najlepszy. Ale i tak. Odcinek musi się nazywać, muszę przelecieć wszystkie. Pyk. I bum, bada bim, bada bum. Dobra. Jak ktoś zna jakieś taktyki na to, żeby po prostu je zniszczyć tak, o, super duper szybko, to mi ktoś powie, bo jestem bardzo ciekaw. W sumie powinienem obejrzeć jakieś speedruny. Szkoda tylko, że mi się nie chce. Fantastycznego lenia ostatnio. Aha, to już wiem jak oni. Aha, dobra, chyba odkryłem ten sposób. No to już wiem jak tamten skręcił. Halo? Takie łaza! Spotless. Okej. Okay. Nie wiem co to w ogóle trofeum robi. Co je możemy zobaczyć? Tak na szybko. Tu jest. No i trofea. Świetnie, w synchronizacji informacji o trafach. Zarobiszcze! Świetnie, po prostu.
Nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. W ogóle nie rozumiem, dlaczego jest w ogóle ta synchronizacja o trofeach. Jak mam, jak powinienem mieć je zapisane na dysku. Brawo, macie mój nick tutaj na PSN. Nie sądzę, że on był trochę tak trudny do odgadnięcia. Spotless. Just, oh yes. And then not a scratch screen plant tumble. Okay. Ale zaraz co? Jej! A w ogóle fajnie jest to, że mogę sobie tak po prostu hoverbike'iem podlecieć, co po niektóre rzeczy. Nie ma tu żadnych strajtów czy coś, nic tego. Bo raz mi się, raz nie wiem jakim cudem w ogóle udało mi się tam wejść, w ogóle nie nie wchodząc. Pfu, nie padło. Znaczy na coś tam weszłem, ale wszedłem, przepraszam. Na coś tam wszedłem i po prostu nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jakimś cudem po prostu mnie tam wywaliło. Zaraz, a nie, ja tam przecież polazłem z tym powerbike'iem, ja po prostu tak na YOLO kompletnie. Tyle jadymy. Goddammit! Roboty, czemu nie pomagacie? A! Ja! Co tam się działo w ogóle? Ja nie ogarniałem całej sytuacji. Rizzo, może po prostu pojedźmy do przodu. Byle do przodu. Dobrze, że mam mapę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mini turret. Save me. Nigdy oczywiście nie wpadnie na pomysł, żeby po prostu rozwalać tego, który mnie chroni, co nie? Dlaczego walę mini turretami, a nie arbiterem? Co się dzieje w ogóle? Już nie ogarniam życia. O mój Boże. Udało mi się. Żyję! To jest dla mnie sukces. Ale niekonieczność, zdolność mówienia to jest dla mnie sukces. A co to? Aha, to jest kolejny punkt. Nice. W ogóle nie zwracam na nich uwagi. No nie! O nie, 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 o Jezu. Może to się nazywa wyczucie czasu. Goddammit! Leave me alone. Leave me alone. Boże, co tu się dzieje? Więc jak chyba raz mi się udało tam skoczyć. Zobaczmy, czy mi się znowu uda. A, udało się! Haha! GG. Na serio, jak się zna mechanikę gry, tudzież fizykę, to na serio takie glitche można się znaleźć. Ludzie na serio niezłe glitche odnajdują. Na przykład chociażby minusowy świat w Super Mario Brothers. Jedynce. Nieźle został odnaleziony. Wiecie co? Po prostu mam brąbana na to. I załatwię tego gościa. I to będzie najlepszy wybór. Dobra. Jak tam mogę wejść? Czy dzięki tobie mogę tam wejść? Nie. Dzięki tobie tam nie mogę wejść. Bo ty nie działasz jako obiekt stały. To by mi było najbardziej potrzebne. Goddammit! Jest! Holy shit! Dobra. Ogarniam. Z dwoma punktami HP. O kurde.
O kurde! Z dwoma punktami HP, kurde. Ale by to było bardziej piskie, gdyby to była tylko jedna. A więc teraz muszę rozwalić statuę Ersa Hardlightsa, co zrobię z przyjemnością. To się nazywa hater. Dobra. Aha, czyli nie mogę, nie muszę nic robić praktycznie. Okej. Dobra, zapomniałem co trzeba w ogóle robić. Na szczęście Clank jest bardzo pomocny i na szczęście powiedział. Pyk, 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 pyk. Nie. Tu jeszcze tak pyknę, o. You're got to be kidding me. A ty mu pomóż, a nie stój przy mnie. Holiś! Nie, zaraz. Ja chcę tam być. Nie, błagam, ja chcę tam być. Ale zlamiłem. Jest. GG. Po prostu musiałem uciec z tej planety, podążając za moją tęczą i poruszając się w prędkości dźwięku. Nie wiem co jeszcze. Poruszając się w prędkości dźwięku, podążać za tęczą i obracać się w kółko. Musiałem. Yay, Vindicator Tournament. Ratchet, you have now qualified for the Vindicator Tournament. Ale tym się zajmie w następnym odcinku, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i oczywiście za godzinę będzie następny odcinek, więc na razie i cześć! Pa, pa!